Cześć wszystkim, z tej strony Jakub z firmy Discolm. Chciałbym dla Państwa nagrać jeszcze jeden filmik dzisiaj. Będzie to filmik o weryfikacji chińskiego dostawcy, weryfikacji chińskiego producenta. Jak to zrobić, czy da się to zrobić, czy w ogóle jest to możliwe. Czego unikać, co robić, co stosować. No i co? Co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy, prawda? Bo to jest tak naprawdę najważniejsze w weryfikacji chińskiego dostawcy. Musimy działać w ten sposób, żeby nie stracić pieniędzy, kupić sprawdzone produkty u sprawdzonego dostawcy. Także co? Zaczynajmy. Na pewno początkujący importerzy, lub tak naprawdę wszyscy importerzy spotykają się z takim problemem. Jak zweryfikować tego dostawcę, jak zweryfikować tego sprzedawcę, czy on jest uczciwy, czy on nie weźmie pieniędzy i nie zniknie, prawda? Czy on nas nie chce gdzieś tam oszukać, ukraść nasze pieniądze, czy on w ogóle istnieje. I teraz tak, mamy kilka możliwości weryfikacji takiego dostawcy. Na samym początku najprostsza rzecz, którą niektórzy robią, niektórzy nie, ale raczej większość osób to robi, to weryfikują opinię o tej firmie. Jeśli Państwo szukacie takiej firmy na portalu na przykład Alibaba, to jakieś tam opinie o tej firmie możecie znaleźć. Tak samo na 1688. Także zweryfikować opinię możemy. Jest to łatwe, szybkie, proste. Jeśli widzimy, że jakieś opinie na temat danej firmy są, jest to dla nas dobry znak. Już to coś nam mówi, że ta firma prawdopodobnie istnieje, wywiązuje się z zamówień. Myślę, że jak najbardziej jest to pierwszy krok w dobrą stronę. Natomiast nie jest to oczywiście rzecz jakaś tam mówiąca nam wszystko, prawda? To jest jeden z takich elementów, który powinniśmy zrobić. Natomiast wiem, że niektórzy tego w ogóle nie robią. Znam klientów, znam osoby, które w ogóle nie weryfikują nawet takich najprostszych opinii o danym dostawcy. Przelewają mu pieniądze w ciemno i na szczęście często zdarza się tak, że wszystko jest dobrze. Także to tylko tak postraszyłem troszeczkę, ale opinię warto zweryfikować zawsze. Druga rzecz, którą powinniśmy zrobić w mojej opinii, to porozmawiać z tymi producentami, porozmawiać z tymi dostawcami. Napisać do nich, może zadzwonić, może gdzieś na Skype'ie się porozumieć. Dowolną metodą, prawda? Ale porozmawiajmy, zapytajmy. Ja wiem, że to nie jest nic takiego, prawda? Ja wiem, że każdy mógłby oszukiwać i udawać, wymyślać historię, ale nie każdemu się chce, nie każdej firmie się chce i to jest taki kolejny prosty krok, który możemy wykonać, czyli napiszmy do takiej firmy, zadajmy im kilka pytań, poprośmy ich na przykład o wysłanie zdjęć lub filmów, opakowań produktu. Głupie, ale jeśli to jest faktycznie producent lub ma duże stany magazynowe, zrobi nam to w 30 sekund. Zejdzie do magazynu, zrobi zdjęcia, wyśle. Już mamy jakiś tam, prawda, kolejny trop. Możemy podejrzewać, że firma faktycznie działa, realizuje zamówienia. No i istnieje, prawda, istnieje. No bo często jest tak, że te firmy w ogóle nie istnieją, prawda. Są to zwykli oszuści, którzy wystawiają ofertę, a jeśli zapytamy o jakikolwiek szczegół, to oni już nam nie odpowiedzą na takie pytanie, ponieważ w większości wypadków nawet nie mają pojęcia. Także rozmowa z takim sprzedawcą, producentem, kolejna z rzeczy, którą możemy zrobić w łatwy i szybki sposób. Trzecia rzecz to weryfikacja firmy chińskiej w bazie rejestrowej w Chinach. Niech Państwa nie zmyli to, że jedziemy autem. Ja tutaj w tle za chwileczkę dodam ujęcia i nagrania z monitora, z komputera. Zalogujmy się, czy zalogujmy. Wejdźmy do bazy chińskiej, wpiszmy numer rejestrowy firmy, zweryfikujmy tą firmę, zobaczmy, kiedy była zarejestrowana, czy ona już jest na przykład na rynku od 5-10 lat. Tylko tak, miejcie Państwo na uwadze, że to, że firma jest zarejestrowana i ma jakiś tam kapitał zakładowy wpisany, to nie jest, nie zawsze jest to wiarygodne. Można to oszukać, nie jest to weryfikowane, także nie jest to metoda w 100% bezpieczna. Natomiast warto zweryfikować. To jest coś takiego jak nasze polskie CEIDG, nasz polski KRS. No wiadomo, zawsze warto sprawdzić jakąś spółkę w KRS-ie, prawda, z którą mamy współpracować. Jeśli widzimy, że od kilku lat jest na rynku, składa sprawozdania, no to zawsze coś nam to mówi, prawda? Możemy się spodziewać, że jest ona bardziej rzetelna niż mniej rzetelna. Także sprawdźmy firmę w bazie rejestrowej. Tu w tle cały czas widzicie to, jak ja tam klikam, a ja po prostu w tle sobie mówię. Kolejna rzecz, kolejna baza, również będziecie Państwo widzieć ją w tle. Zalogujmy się, zweryfikujmy,
czy ta firma ma licencję eksportową. Jest to kolejna rzecz, która coś nam mówi, prawda, pokazuje, że firma istnieje, starała się o licencję, funkcjonuje. Także nie jest to oczywiście pewnik, ale warto to zrobić, warto skorzystać. Kolejna rzecz, która moim zdaniem jest drugą najważniejszą rzeczą, bo na samym końcu opowiem o najważniejszej. Druga najważniejsza rzecz to zamawiajcie próbki. I to jest coś, co ja powtarzam Państwu zawsze, powtarzam to klientom. Jeśli macie czas, macie chęci, zamawiajcie próbki. Weryfikujcie, sprawdzajcie. Warto to zrobić. Jeśli macie Państwo zrobić duże zamówienie, na przykład, nie wiem, 10 tysięcy sztuk jakiegoś urządzenia, zamówcie najpierw jedną, dwie sztuki. Potem zamówcie 20 sztuk. Potem zamówcie 300 sztuk. Testujcie, sprawdzajcie, czy ten producent, ten sprzedawca jest rzetelny, czy realizuje zamówienia, czy wysyła towary, czy towary są dobrej jakości. Próbki to jest coś, co nam bardzo często wiele o firmie powie, ponieważ zdarza się tak, że zamówicie próbki, jedną, dwie sztuki, powiecie producentowi, że to są próbki, przyjdą super egzemplarze, idealne. Ale potem, gdy zamówicie na przykład 10 sztuk czy 20, już dostaniecie jakieś odrzuty albo odpady, prawda? Takie rzeczy też się zdarzają, bardzo rzadko, bo powiedzmy sobie szczerze, że jednak większość firm dba o tą renomę, prawda? Ale i takie przypadki znam. Także albo raz zamówicie 20 sztuk, będzie dobrze, potem zamówicie kolejne 20 sztuk, będzie dobrze, potem zamówicie 100 sztuk, będzie kiepsko. Także zamawiajcie próbki. Moim zdaniem najgorsze, co może być, a znam takie przypadki, to sytuacje, w których ktoś wchodzi na jakąkolwiek stronę, na Alibaba, dostaje przekierowanie na nie wiem, jakiegoś WeChata, czy na cokolwiek, czy na maila i kupuje w ciemno na przykład 20 tysięcy sztuk towaru bez jakiejkolwiek weryfikacji dostawcy, bez weryfikacji próbek. No i potem może być problem, prawda? No nie wiemy, jakiej jakości to będzie. Takie rzeczy są kłopotliwe, ja odradzam, także zamawiajcie Państwo próbki. I teraz ostatnia, moim zdaniem najważniejsza metoda weryfikacji dostawcy kontrahenta. I powiem Państwu, że zauważyłem, że wiele osób tej metody nie lubi i ja nie do końca rozumiem, dlaczego Państwo z tej metody nie korzystacie. Natomiast często spotykamy się z sytuacją, gdy klient chce zamówić kontener albo dwa kontenery jakiegoś towaru i przyjmijmy, chce na to zamówienie wydać, nie wiem, 400-500 tysięcy złotych. I ja pytam wtedy, czy byliście Państwo w tej fabryce i czy ją wizytowaliście, odwiedziliście, czy widzieliście tego sprzedawcę. I słyszę, że nie, my nie chcemy lecieć do Chin, nie ma to sensu. I ja pytam, ale dlaczego? I niekiedy klienci mówią, że jest to zbędny wydatek. I powiem Państwu, że jeśli planujecie zamówienie za 500 000 złotych, to wydanie 6000 złotych na podróż tam i bycie tam parę dni, to jest naprawdę, naprawdę niski koszt. I proszę Państwa, róbcie to. Jeśli możecie, latajcie do Chin, odwiedzajcie te fabryki, odwiedzajcie producentów, ponieważ to naprawdę dużo pokazuje. My to lubimy, my to robimy, zwiedzamy fabryki, odwiedzamy fabryki, sprawdzamy. No, jeśli producent się deklaruje jako duży producent na przykład rowerów albo produktów gimnastycznych, odwiedźmy go, zobaczmy, czy on naprawdę ma te produkty, czy on je produkuje, czy jest showroom, czy jest pokazana, czy widzimy fabrykę, widzimy pracowników, widzimy, jaka jest jakość tego, warunki pracy. To jest, proszę Państwa, coś naprawdę niezwykle istotnego i taka metoda weryfikacji jest najlepsza ze wszystkich metod weryfikacji. I są też firmy, które oferują wizytację w fabryce. No, na przykład możecie taką wizytację zlecić naszej firmie i wtedy nasz pracownik wsiada w samolot, albo w samochód, albo w pociąg i wybiera się do tej fabryki. Kręci tam wideo, robi Państwu zdjęcia, zapyta o to, co sobie zażyczycie Państwo. Także i tutaj to nie jest tak, że naganiam Państwa na nasze usługi. Ja tylko pokazuję, bo takich firm jest bardzo dużo. I to jest moim zdaniem najlepsza metoda weryfikacji kontrahenta w przypadku dużych zamówień. Wiele firm jeszcze działa na takiej zasadzie, że na przykład w przypadku produkcji maszyn, że biorą od Państwa zaliczkę na przykład 30% na produkcję, a 70% wpłacacie Państwo po inspekcji towaru przy odbiorze towaru. To też jest bardzo fajne. Zobaczcie Państwo tą maszynę. Jeśli to jest maszyna za na przykład 300 tysięcy, wybierzcie się do Chin. To jest naprawdę przy 300 tysiącach 6 tysięcy złotych, to jest naprawdę tylko parę procent. Zobaczcie sobie ten sprzęt. Zobaczcie, czy wszystko działa. Odwieźcie tego producenta.
Bardzo często jest tak, że ktoś mówi, że a, to jest tylko jednorazowe zamówienie. Bardzo często potem Państwo zamawiacie drugi, trzeci raz od tego producenta. Naprawdę fajnie jest zbudować relacje z dostawcami. Ja wiem, że ja to często mówię klientom, że dostawcy się zmieniają cały czas. Cały czas będziecie zamawiać Państwo od innych dostawców, to jest normalne. Ale są takie towary, w których naprawdę można się trzymać jednego dostawcy i fajnie, fajnie sobie z nim współpracować. My mamy takich dostawców od niektórych produktów, na przykład, nie wiem, GPS-y, jakieś akcesoria dziecięce do domu. No i to jest super. Także odwiedzajcie fabryki, weryfikujcie na miejscu. Jeśli nie możecie lecieć osobiście lub nie chcecie lub nie macie czasu, zlećcie to pracownikowi. Gwarantuję Wam, że Wasz pracownik się ucieszy naprawdę na myśl o wylocie do Chin w większości wypadków. A jeśli nie chcecie zlecać tego pracownikowi, zlećcie to wyspecjalizowanej firmie. Będziecie wtedy spali spokojnie. I teraz tak. Proszę mieć na uwadze, że żadna z tych metod nie ma 100% skuteczności. Po prostu nie jest to możliwe. Zawsze jest jakiś promil, niewielki promil szans, że zostaniecie Państwo oszukani i miejcie to gdzieś zawsze z tyłu głowy. Bardzo Państwa o to proszę. Na przykład jak my sobie z tym radzimy? My się zajmujemy importem na zlecenie dla klientów. W każdym naszym kontenerze mamy towary średnio 40 lub 50 klientów. To są setki pozycji. To są zamówienia za miliony juanów chińskich. I proszę Państwa, my to wliczamy, że tak powiem, w ryzyko. Kalkulujemy to w ryzyko. Jeśli nas raz na 1000 ktoś oszuka, to my to mamy wliczone w marży. Także my się tym nie przejmujemy aż tak bardzo. Oczywiście się tym przejmujemy, bo się przejmujemy oszustwami, bo ja nie lubię być oszukiwanym. Ale proszę Państwa, to jest całkiem inna sytuacja niż w sytuacji, gdy na przykład macie Państwo własne oszczędzone pieniądze, nie wiem, 50 tysięcy złotych, wydacie je bez żadnej weryfikacji firmy i ten kontrahent wyczuje, że Państwo się nie znacie i po prostu zniknie z pieniędzmi. To jest całkiem inna sytuacja i tego Państwu nie życzę. Dlatego weryfikujcie, sprawdzajcie, ale miejcie gdzieś tam z tyłu głowy takie poczucie, że zawsze jest ten promil szans, że zostaniecie Państwo oszukani. Dlatego zaczynajcie od niewielkich partii. Bardzo często znam firmy, znam klientów, którzy mają dużo pieniędzy. Mają naprawdę dużo pieniędzy i dla nich zamówienie za 100 czy 200 tysięcy złotych to jest zamówienie testowe, prawda? Zamówienie próbek. I super, fajnie, bardzo mnie to cieszy, że tacy klienci są obrotni, mają pieniądze. Natomiast ja takim ludziom i tak doradzam, proszę Państwa, złóżcie mniejsze zamówienie. Bo to nie jest tak, że ja chcę złapać klienta na 200 czy 300 tysięcy i super, ale ja chcę, żeby ten klient był zadowolony z zamówienia, bo bycie oszukanym przez dostawcę to jedno, a jakość produktu i sprzedaż tego produktu w Polsce to drugie. Także zaczynajcie Państwo od próbek, zaczynajcie od niewielkich zamówień. Chcecie wydać 100 tysięcy, wydajcie, ale najpierw wydajcie 10. Zamówcie sobie mniej towaru, przetestujcie ten towar, niech on do Was przyjdzie. Może zamówcie od 5 czy 10 różnych dostawców. Zweryfikujcie, który ma najlepszą jakość produktu, który ma najlepszy jakiś tam kontakt pozakupowy, który widać, że dba o Was i się stara o budowanie relacji. I potem złóżcie większe zamówienia u takich dostawców. Natomiast jeśli nie musicie, naprawdę ja odradzam składanie dużych zamówień za duże pieniądze, bo to nie jest po prostu konieczne. Ja wiem, że wiele firm, jakby to Państwu powiedzieć, wiele firm pośredniczących mówi, że dobrze, zrealizujemy dla Państwa zamówienie, ale minimalne zamówienie to 30 tysięcy dolarów, czyli jakieś tam 120 prawie tysięcy złotych. Proszę Państwa, ja wiem, że wiele firm ma takie minima logistyczne. Ja Państwu powiem, że ja kiedyś tak analizowałem naszych klientów i średnie zamówienie naszych klientów to jest kwota 10-15 tysięcy złotych. Także jak Państwo widzicie, ja rozumiem, że klienci nie zawsze chcą wydać 100 tysięcy złotych, tylko chcą też wydać mniej. Dlatego my kompletujemy Państwa zamówienia w naszym magazynie w Guangzhou, wysyłamy je potem zbiorczo do Polski. Dlatego oczywiście polecam naszą firmę, możecie korzystać z naszych usług, ale na pewno znajdziecie też Państwo pośrednika, który zrealizuje dla Państwa mniejsze zamówienie niż te na przykład 100 tysięcy czy 80 tysięcy złotych i korzystajcie, zaczynajcie od mniejszych kwot, uważajcie na Państwa pieniądze i to chyba tyle tak naprawdę. No, weryfikacja kontrahenta w Chinach, temat złożony, a zarazem prosty, te kilka kroków Państwu na pewno pomoże, korzystajcie i pamiętajcie, zawsze bądźcie czujni.
zawsze bądźcie czujni, zawsze uważajcie na Państwo środki, ponieważ nie ma 100% gwarancji, że zawsze je zabezpieczycie i zawsze unikniecie oszustwa. To tyle w dzisiejszym wideo. Dziękuję Państwu za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie.